Siema ludzie, tutaj Zakolników, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie pogadamy o Emmy Kitty, czyli o drużynie, która jest dosyć, powiedzmy sobie szczerze, ciekawa, bo to są rodzone siostry, drużyna, która jest mocno różna od siebie w całokształcie, jeśli chodzi o charaktery. Emma jest to osoba bardzo poważna, która jest studentką prawa, która porozstali z chłopakiem tak niezbyt ufa ludziom, stara się być tak bardziej na dystans z ludźmi, nie chce zawierać sojuszy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kitty, czyli jej siostra, jest taka radosna, pogodna i tak dalej, zawiera sojusze, w ogóle lubi podróżować i inne tego typu rzeczy. One bardzo, można powiedzieć, obie się dobrze dopełniają w drużynie. Radzą sobie całkiem spoko. Mimo że nie mają zbyt wielu sojuszy, bo tam był jeden sojusz z bliźniakami, można powiedzieć pechowymi, tam w jednym odcinku, bodajże w odcinku szóstym, to tak na dobre sprawę ten sojusz prawie, że no nie przetrwał zbyt długo, bo przetrwał tylko no, powiedzmy sobie szczerze, kilkanaście minut przez jeden tak dokładnie odcinek. Potem przez większość czasu no, Emma i Kitty no, nie miały zbyt wielu sojuszy, no dopiero potem, kiedy Noa się zaczął webie podpokiwać i potem zajemnością, no zawarły one sojusz z chłopakami czy ze starymi wymiataczami i potem wiadomo do czego to prowadziło, że Emma i Noa zostali parą, Kitty i Owen zostali tak jakby przyjaciółmi i tutaj można powiedzieć, że przyjaźń zaczęła kwitnąć i to dosyć jak owocy zaczęła kwitnąć, ponieważ tutaj to były narady, zebrania, co i jak robić do kolejnych wyzwań, aczkolwiek oboje, czyli Emma oraz Noa traci, można powiedzieć, głowę na siebie i umieli się skupić na danym wyzwaniu, co było niejednokrotnie dosyć komiczne, no ale także i dosyć ciekawe w oglądaniu. Powiem wam, że te dwie drużyny, no było widać, że czują pomiędzy sobą, jakby to można powiedzieć, chemię i to się dosyć ciekawie śledziło te wątki, fajnie się te wątki rozwijały. Były wątki romantyczne, były wątki takie dosyć ostre, że dużo się bardzo działo pomiędzy tymi czterema postaciami, czyli mam tutaj na myśli Owena i Noa i Emmę i Kitty. Było co oglądać, było dosyć ciekawie, było dosyć intensywnie, co mi się bardzo akurat podobało i za to bardzo szanuję Fresh TV, jak rozpisali te dwie drużyny, po prostu coś, jakby to można powiedzieć, pięknego. Niestety, jakby to można powiedzieć, no Owen i Noa odpadli do 18, bodajże ci kończą w 19. Z tego powodu, że Noa zawalił wyzwanie przez to, że był mocno rozkojarzony tym, że był Emmie zakochany. Potem Emma próbowała, no wiadomo, szukać Noa, bo się zagubił w jednym z wyzwań. W sensie taki, że była sterta dywanu, w której się Noa zgubił i potem, wiadomo, akcja ratunkowa, ale tak czy siak, mimo że były starania, żeby dotarł do strefy luzu na czas, no nie udało się i wyleciał z programu. I potem oczywiście siostry wypadły w odcinku, jak dobrze pamiętam, 25 czy tam 26 i zajęły czwarte niestety miejsce. Tak, zajęły niestety czwarte miejsce, odpadły z programu. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że ich rywalizacja była całkiem spoko, rywalizowały dosyć mocno, radziły sobie dobrze w wyzwaniach, naprawdę całkiem spoko drużyna, którą naprawdę bardzo dobrze się śledziło i aż szkoda, że one nie wygrały finału, moim zdaniem. Szkoda, że nie wygrały finału, no ale cóż poradzić. Fajnie się śledziło tą drużynę, było całkiem spoko i jak najbardziej jestem za nimi, żeby one powróciły w drugim sezonie Wariackiego Wyścigu, jeśli takikolwiek się kiedykolwiek pojawi, więc tutaj był Zakolników. Napiszcie opinię w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co sądzicie o Emmie i Kitty. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć, na razie.